Witam Was wszystkich ponownie na kanale Mister Przypinka. I dalej męczymy sobie tego obiekta, jak to ja mówię, dzień bez WOTA to jest dzień stracony. Tak samo jak dzień bez siłowni, dla mnie to jest dzień stracony. Akurat jestem po siłowni, troszeczkę się odprężę i tutaj popykam trochę tym obiektem. Object 252U. Już Wam wcześniej mówiłem, że WOTA nie gram dla statystyk. Jeżeli ktoś pisze mi w komentarzach, że jestem żółtodziobem, ja się tak naprawdę tym w ogóle nie przejmuję z tego względu, że tak jak już Wam wcześniej wspominałem, WOTA gram tylko i wyłącznie dla przyjemności i nie interesują mnie żadne statystyki. Fajnie jak się dostanie tam jakiś medal na końcu, ale nie interesują mnie żadne statystyki. Interesuje mnie fajna zabawa, żeby sobie fajnie pograć. Wejdziemy, trzy bitewki sobie rozegramy tym obiektem. Zobaczymy. Nie to, nie tu weszłem, gdzie trzeba. Wyjdź z tego trybu. Bitwa losowa. Jedziemy, bitwa losowa. Zobaczymy, czy uda się coś fajnego zagrać. O, już mi się podoba, już mi się to bardzo podoba, ponieważ jest tylko jedna arta i rzuciło mnie na ósemki. Jak rzuca na ósemki, to jest bardzo dobrze. Oni nie mają w swojej drużynie obiekta, mają Ferdinanda. Mają Tigera dwójkę, który może mnie przebić bez problemu. Mają Emila jeden. Jesa trójkę może mnie przebić, ten Oho może też mnie przebić, a więc no jest tu troszkę, trzeba tu bardzo uważać na Ferdinanda przede wszystkim, tam jest bardzo dobre działo, potężne działo ma Ferdinand. Troszeczkę Wam powiem, że troszeczkę już się podszkoliłem, jeżeli chodzi o ten czołg, z tego względu, że już wiem mniej więcej jak trzeba kontować. Mniej więcej już wiem jak trzeba stawać i zasłaniać tą płytę dolną. A więc no już delikatnie powiedzmy, że załapałem jak to wszystko powinno wyglądać. Aczkolwiek, tak jak już Wam wcześniej wspominałem, nie spinam się. Żyłka pierdząca na tyłku mnie pęka jak przegram. Z tego względu, że jak już wcześniej wspominałem, wspomnę jeszcze raz. Gram tylko i wyłącznie dla fajnej zabawy, nie dla statystyk. Tutaj już mamy jednego gościa. Zaraz zobaczymy, czy się uda go. On chyba nawet mnie podświetlił. Oni mogą teraz mnie widzieć, ale jak on tylko się wycofa... Przejdzie, nie przejdzie? Przeszło, ależ! Ale urwał, pięknie go zdjąłem, normalnie aż smród poszedł, bardzo ładnie. Nie wolno tego przegrać, to jest niedopuszczalne, żeby to przegrać, a więc trzeba tutaj robić dobrą przyczajkę. Aż kurczę, już skorpion mi zapakował, no. Już mi skorpion wcisnął. A, Ferdinand podjeżdża pod górkę. Nie wiem, czy dostał ten Ferdinand, czy nie. Ten mi wrąbał. Skorpion. Ja zaraz go spróbuję. Tutaj z troszkę czułość myszki zdejmę. Ja spróbuję mu zapędy jego troszeczkę zahamować, bo ma chłopak za mocne tutaj. Ewidentnie ma za mocne zapędy. O, już tam przyjął ładnie. No i tam jeszcze jest Ferdinand. Ja tutaj schowałem sobie przód. Zobaczcie. Taki przód, jak przód tak skryjecie w tym obiekcie. Jak ktoś ma tego obiekta i gra. O, tutaj się robi bardzo zabawnie. Pięknie za 400 weszło. Pięknie za 4 paki weszło. Ferdinand podjeżdża cały czas. Przyjął ten Ferdinand za 415. Ja muszę tu bardziej schować. W ten sposób, tak. Ferdinand już do mnie mierzy. Spróbuję go przebić. A, odbiło. Pięknie, widzicie? Jak tak jestem skontowany i ta płyta dolna jest schowana, to go bardzo ciężko
przebić, ale chyba poszło, ładnie weszło temu fałce. Fałka przyjął, Ferdinand cały czas, aż kurczę, tam mnie skorpion łoi, no. A, no przegrałem, no. Nawet nie wiem skąd ten, jak ten skorpion mnie tam dojeżdżał, nie mam zielonego pojęcia. No nie wiem, nie mam pojęcia jak ten skorpion mnie dojeżdżał. Teraz wyjdę, żeby tego nie przedłużać, a mam zagrać 3 bitwy, może troszeczkę więcej. To wyjdę i sobie wezmę następną premkę, bo ja uwielbiam grać premkami. Niektórym żal już dupę ściska, tam widziałem, mówili, że cały czas gram premkami. No co zrobi, jak fajne są premki, co zrobić? Fajne są premki, lubię grać premkami, no i sobie pomykam tu premkami, a to jest też taki sposób na to, żeby cały czas mieć kredyty w tym w World of Tanku, bo wiadomo, że teraz te premki nawet mniej zarabiają, a w ogóle zarobki zostały zmniejszone. Także jeżeli grasz normalnym czołgiem, nie premium, no to po jakimś czasie zaczyna ci brakować kredytów, a więc no tutaj jest bardzo dobrym rozwiązaniem grać tymi premkami. Powiem wam szczerze, że bardzo ładnie mi ten World of Tank chodzi na tej karcie, co dostałem od żonki, na tym 1080. Teraz wychodzi 1080 Ti, bodajże też będę musiał się chyba przyczaić na tą kartę. Powiem wam szczerze, że bardzo dobrze, że tą kartę dostałem od żonki, z tego względu, że ja pewnie sam bym jej nie kupił, a ma wyjść lepsza grafika w World of Tanku. Mają polepszyć grafikę, także no na pewno się przyda, na pewno się tutaj przyda. Bardzo fajnie rzuciło, wam powiem, zobaczcie jak fajnie rzuciło ósemeczki. Jest jeden defender przeciwko, także będę mógł tutaj jego słabe punkty mu troszeczkę naświetlić, ponieważ mam ten czołg i go znam, a więc będę mógł tutaj pokazać jego słabe punkty, jeżeli tylko na niego trafię. Spróbuję zagrać tutaj dobrą bitwę, zobaczymy co tutaj się będzie działo. Ja tutaj zawsze sobie podjeżdżam, zobaczcie, że nie ma arty. Nie ma arty, to już jestem zadowolony. Już miska się cieszy, bo nie ma arty. Jakby była arta, to niestety bym był tutaj niezadowolony. O, pięknie. Tutaj już widzę, że się dzieje. Zaczyna się dziać. Luwę teraz dostał buffa dosyć dużego. Także jest bardzo ciężko górną płytę. Jeżeli chodzi o górną płytę w Luwę, jest bardzo ciężko przestrzelić. Dostał tutaj buffa pięknego. I o, jest tam defender jeden. Troszeczkę się wycofa. No taka napięta sytuacja. Aż kurczę, kto pozwolił. A widzicie, czasami tak jest, ale to nie ma co się denerwować, bez żadnego stresu. Kto pozwolił, żeby AS tutaj przejechał? No, AS trójeczka tutaj no będzie przejeżdżał. No oczywiście, że będzie przejeżdżał i męczył. No tutaj my mamy przegrane, tu trzeba się stąd wycofać. Tu są tylko dwa tak naprawdę czołgi. Ja się stąd wycofuję, bo tutaj to ten teren mi już śmierdzi. Kolegę tu zostawiam, niech kolega sobie tu walczy. Tu nie ma najmniejszego sensu, żeby z nimi walczyć. Lepiej się wycofać stąd, tak. Kolega i tak tam bęcki dostanie. Ten AIS pojechał z drugiej strony. Tak, defenderowi trzeba tu wcisnąć, ja mu gąskę zerwę. Gąsienicę mu zerwałem, a on naprawił. O, AIS tam podjeżdża pięknie. Męczą tego koleżkę, bo koleżka powinien się teraz wycofać. Wcisnąłem mu za 3 stówki. AIS tu będzie podjeżdżał. Oczywiście, że ten AIS tu też będzie męczył. Ale ten AIS popełnił błąd moim zdaniem, z tego względu, że on mógł z tamtej strony fajnie atakować. Fajnie, tu kolega zajechał z tyłu i ładnie to załatwił. Teraz ten AIS został tutaj sam. Bardzo ładnie to zostało rozegrane. O, jechał na
Tam jeszcze jest jeden ten obiekt. Można by go było zdjąć. Zaraz zobaczymy, czy ja stąd go wylukam. Wygrywamy. No tutaj koledzy z drużyny przeciwne dostają sromotne baty. Ładnie mu weszło. Jeszcze raz dolna płyta, a on do mnie celuje, ale to mu nic nie da. Jeszcze raz dolna, nie weszło. Tym razem ja schowam troszeczkę, bo on mi ani płyty, ani łba nie przestrzeli. On mi wie, że nie przestrzeli, także... A ja ładnie go tutaj penetruję, zobaczcie. Pancerz jego od dołu, tak jak wam mówiłem, jak nie schowasz tej dolnej płyty w tym Defenderze, no to niestety jesteś... Patrzcie, jak ja go ładnie męczę tutaj. No męczę go, ja go wydoję. No, ktoś go wydoił, ale... Tak jak wam mówiłem, górną płytę bardzo ciężko mu przebić nawet przez dziesiątki. Ale dolną płytę to po prostu mu przebijesz jak chcesz. Luwe to dobry snajper, dlatego już tutaj koleżkę zdjąłem. Bardzo piękny strzał z mojej strony. Aż sam siebie pochwalę, no. To było po prostu wyczucie idealne. Prosto w czajnik goś dostał. Aż po prostu zadzwoniło. ISU 152, bardzo potężny niszczyciel ruski. Naprawdę potrafi chyba tam 700 zadać obrażeń na strzał. Na to trzeba uważać bardzo. Tutaj czołgi, które mają i niszczyciele, które mają mało chapka, muszą bardzo być ostrożni, jeżeli chodzi o walkę tutaj z ISU na ten Tank Destroyer trzeba bardzo uważać. Ładnie tutaj wygrywamy. Jeszcze Luwę został. I tego chłopczyka ja tutaj nie widzę. Może Luwę. Nie, Luwę to wszystko tam jest za górką, a więc no Luwę tu może bym wykumał. Nie, nie wykumam tego Luwę. Luwę już tam zejdzie na zawał. Tak, już Luwę musiał przegrać. No to nie miał innego wyjścia. Zobaczymy, jaki tu będzie wynik. No ładnie, ładnie tu zebrałem. No ładnie. To, co wam mówię, no mimo tego, że oni obcięli troszeczkę te zarobki, jeżeli chodzi o czołgi premium, to i tak bardzo fajnie tutaj się na tym wychodzi. No, bardzo fajnie wychodzę, jeżeli chodzi o grę na czołgach premium. Ale zobaczcie, jakbym grał z premką, to plus 25 tysięcy bym dostał i plus 1000 doświadczenia. Ale nie gram na razie na koncie premium. Dobra, jeszcze raz objectem sobie pojedziemy. Aczkolwiek wam powiem, że przyjemnie mi się gra objectem, bardzo przyjemnie mi się gra tym objectem, ale powiem wam szczerze, że lepiej mi się gra chyba Luwę. Troszeczkę lepiej mi się gra Luwę. Trzecia bitwa. Patrzcie, ile oni sprzedali tych obiektów. Zobaczcie, drużyna przeciwna jest już obiekt. A więc dosyć dużo oni tych czołgów sprzedali, jeżeli chodzi o wargaming. Na samym początku ich troszeczkę można powiedzieć, że ganiłem za to, że ta grafika jest dosyć słaba. Ale oni teraz starają się poprawić, ponieważ mają tą grafikę bardzo udoskonalić. Nie wiem, czy widzieliście te filmy. Ja tam widziałem na stronie Wargaming te filmy, jak ta grafika będzie wyglądać. To naprawdę, no, robi wrażenie. Robi wrażenie, jeżeli tak udoskonalą mocno tą grafikę, to będzie to coś niesamowitego. Dobrze, jedziemy dalej. Bardzo ładne bitewki mi tutaj dzisiaj wychodzą. Może poza tą pierwszą tam, ale też tam trochę zadałem obrażeń. Tu pojechać to będzie dosyć niebezpieczne. Tu się chłopaki pochowali. To nie, nie, ja tu nie będę z nimi się krył. Ja tu nie będę tego robił. To by była głupota. Pojadę do przodu, powalczę troszeczkę. No, aczkolwiek, no zobaczcie, są dziewiątki. E75 może tu wyrządzić krzywdę. Dosyć mocny pancerz. Nie wiem, czy pamiętacie, jak E75 wszedł do gry. Jak oni go dopiero co wypuścili, no to było po prostu, to był czołg po prostu nie do przebicia tam. Ja pamiętam, jak była 75, każdy chciał tym grać, to po prostu bardzo ciężko się walczyło przeciwko temu
temu czołgowi. O, zaraz. Tutaj już jest ładnie, zaraz tu komuś zapodam. O, już E75 go tam ładnie uszkodził. Koleżka przejechał, ale mi się wydaje, że to było niepotrzebne całkowicie. No, E75 będzie odbijał, tu nie ma sensu robić to w ten sposób. Ja tu troszeczkę skontuję sobie, tak? Przestrzelił mnie, skubany. Gdzie mnie przestrzelił? To nie wiem. Ale przestrzelił mnie. Ja go w łeb nie przestrzelę, teraz odbiłem. Ale wcześniej mnie przestrzelił. Nie wiem, gdzie mnie przestrzelił, muszę zobaczyć. Nawet nie widzę, no. Trzeba poczekać, aż tu się trochę wyluzuje, ale przegrywamy bardzo ładnie. No, on tu próbował znowu. Tam object jest, ale tylko gąskę mi zerwał. Gąsienicę mi zerwał, to nic się złego nie dzieje. Znowu próbował. Będzie ciężko cokolwiek zrobić. Tam kolega tego Esteka bym mógł pomóc. Zdjąć tego Esteka, tak. Tylko gdzie tego Esteka zdjąć? Odsuń się, kurczę, chłopie. Ja ci pomogę. A. Jakby się odsunął wcześniej, to ja bym mu pomógł. A tak w tym wypadku, no to co? No jakie baty, są straszne. Nawet teraz ja go nie przebiłem, tego Azteka. No tutaj nie ma szans, no o czym my tu rozmawiamy? Nie ma opcji. No, przegraliśmy. Ale no tutaj nie było mowy, żeby tutaj coś zrobić, ponieważ za dużo tutaj było błędów ze strony mojej drużyny, a więc ze strony mojego teamu. Za dużo błędów tu padło. Poczekamy sobie, niech wykończą tego ostatniego gościa, tego T49 to jest, tak, bodajże, tak. I zagramy jeszcze raz tym objectem. Ja teraz cały czas tego objecta męczę z tego względu, że ja tak próbuję się nauczyć grać tym objectem, a więc staram się po prostu jak najlepiej uczyć się, jeżeli chodzi o grę tym objectem. Dlatego jak widzicie, no... Czasami po prostu jadę do przodu i walczę, no walczę. Bardzo często zdarza się, że przegrywam, oczywiście bardzo szybko. Ale satysfakcja jest ta, że po prostu się uczę, no. Jeżeli, można powiedzieć, nie walczysz, to się nie uczysz. Jak będziesz się krył gdzieś tam po krzakach i czekał, próbował snajpić, aczkolwiek to nie jest czołg do snajpienia, ale jeżeli będziesz próbował gdzieś tam sępić w krzakach, no to niestety nic dobrego się nie nauczysz. To trzeba walczyć. Żeby się uczyć. Zaraz pojadę tu na górkę. Jadę na górkę, aczkolwiek jest Arta. Jest Arta 9. Walczymy w ogóle przeciwko... Są dwie dziewiątki. Dwie dziewiątki czołgi. Jedna Arta 9. A więc... no... Na Artę trzeba uważać. Tak jak już wam wcześniej mówiłem, mi się wydaje, że w ogóle Arty to jest jednak w tej grze niezbyt dobry pomysł. No ale co zrobić? No tutaj gościu będzie podświetlał, bardzo fajnie podjechał i będzie podświetlał. No to było dobre posunięcie. Ja czasami tam pchełką jeżdżę, tym E25 też podświetlam. No, co chciałbym powiedzieć? To, że Arty troszeczkę zepsuły. Gdyby było... Bez Art by było dużo lepiej. Nie wiem, czy jak ktoś gra z was, to wiecie, że jak nie ma Art, to od razu lepiej się po prostu gra. No tak jak w bitwie nie ma Art, to tak przyjemniej to wszystko idzie. No tutaj już dwóch straciliśmy, no. WT Alfa straciliśmy, no bo tamten gość wyświetlił wszystko i jedna dziewiątka nam poszła. Gość bardzo szybko skończył, ale cwanie zagrał, no cwanie zagrał, podświetlił, tak jak wam mówię, a czasami, jak wam mówiłem wcześniej, to ja czasami E25 też tam jeżdżę i podświetlam. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł. O, tu
tutaj ich nawet nie ma na górce. Oni jadą na górkę, czy nie jadą? Podjeżdża dopiero gość, do 50. A on też mnie przebił. Ale ja zadaję większe obrażenia. Mi zadał 225, a mu ponad 400 wzięłem. Też ponad 400. On to by przegrał. Teraz mnie nie przebił. Luwę nie przebije, tak? Głowy Luwę nie przebije, wieży mu nie przebije. Z tego względu, że ja go mam. Ja dobrze wiem, że ja Luwę tak nie przebiję. To tylko taki strzał na odstraszenie, ale ja dobrze wiem, że ja go nie przebiję, jeżeli chodzi o... Nie ma opcji. No straciliśmy, będzie tu ciężko, bo już straciliśmy tą dziewiątkę. Ósemka też poszła jedna. Ładnie ten T29 przyjął. Mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o damage tego działa, o zniszczenia, no to po prostu to jest coś pięknego. No. Ładnie, ale pięknie po prostu. Luwę obrócił akurat główkę, a jak on obróci wieżę, to jest tak słaby, tam z boku ma tak mało, żebym mu mógł przywalić, ale jak tylko obróci, jak nie obróci, no to lipa. Chłas też można było mu wcisnąć. Aż kurczę, no. Podjedzie ten Luwę, bo się boi, a powiem wam, że troszeczkę się szanse wyrównały. Tu Ferdinand jest, by trzeba było to wycofać troszeczkę. Ja myślę, że to trzeba wycofać. Tu gość przyjął pięknie. Tu wjechał, chce z flanki brać. Cwanie tu chciał zajechać, ale ja jego zapędy uspokoiłem i teraz go uspokoję tak samo. Już uspokoiłem go, bo on z flanki tutaj koleżkę wymucił. Ale cwanie to próbował zrobić. Cwanie próbował grać. O, ten Luwę tam jest. O, ten Luwę mi się nie podoba całkowicie. Ale jak on podjedzie troszeczkę wyżej, to pokaże dolną płytę. Jak pokaże... No, ten Luwę tutaj jest po prostu zakałą. Nie, ja go nie przestrzelę. Nie ma szans. Z górnej płyty mu nie przestrzelę, zwłaszcza skontowany. Ale ja poczekam, aż on troszeczkę... się uspokoi, znaczy nie, że się uspokoi, ale koledzy tam przepchną chyba trochę dołem, tak mi się zdaje. Jak przepchną dołem, to on po prostu nie będzie na mnie tutaj zwracał uwagi i wtedy ja... Aż kurde. Nawet włas nie ma sensu, no nie ma sensu. O, bije Arta w Luwę. Bardzo ładnie. Luwę to cały czas na mnie patrzy, bo on wie, że ja jestem już na niego teraz cięty, bo on już mi troszeczkę krwi zepsuł. No. No teraz tam pojedzie koleżka do Luwę, tak? Luwę przepycha, Luwę się chowa, dolną płytę Luwę chowa za tym wrakiem tego. To jest chyba to chyba T34 czy T29, to Luwę chowa. Tak, to był T29, Luwę chowa sobie dolną płytę, więc gość tam cwanie próbuje. No. Ja widzę to. O, Luwę już przyjął ładnie. Teraz Luwę będzie się obracał, tak? No chodź. On się patrzy na mnie, on wie, on chce mnie za wszelką cenę kopać. No i hajekami. Nie ma szans. Kurczę. On przeładowanie ma troszeczkę szybsze niż ja. No ja go nie mogę przestrzelić. Podjechał trochę.
podjechał do tamtego wraka. To bym to zrobił, albo tam ktoś dołem. No ta Arta mogłaby go prysnąć, no, bo ja go podświetlam tak fajnie. O, jest coś tam, ale ja stąd nie wykumam. No ten luwe jest tu dla mnie zakałą po prostu. Teraz podjadę. Teraz. Teraz, chodź. Chodź do wujka. A, pięknie! No nie miał... Nie było opcji, żeby to przeżył pięknie. I teraz jedynie skorpion, bardzo ładnie. No cwanie go tutaj podeszłem z tego względu, że jednak on... on pojechał za nisko. Jak pojechał za nisko, to mi odkrył pole, żebym ja za ten wrak się schował. Jak ja już wjechałem za wrak, no to już nie było mowy, żeby on coś zrobił. No, już po prostu... chciał mnie zdjąć, ale nie miał jak, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, jeżeli schowasz dolną płytę za wrakiem bądź za jakąś skałką w tym czołgu, no to... A, zabrał mi go. Jeżeli schowasz dolną płytę, no to nie mają szans, żeby tutaj górną płytę przestrzelić. Tutaj włazy są tak małe, zobaczcie jakie włazy tu są małe. Tu włazy są tak małe, że trudno nawet właz przestrzelić. Zaraz, o, pięknie tu dostałem. Tu dostałem stalową ścianę. No pięknie. Stalowa ściana. Tutaj dostałem ogień skuteczny. Dostałem tutaj odznaczenie zwiadowca. I odznaka mistrzowska drugiej klasy. No bardzo ładnie, fajnie tu zagrałem. No podobało mi się to. Pojedziemy jeszcze jedną. No dobrze, jeszcze jedną pojedziemy. Tak, żeby były cztery bitwy. No i dziewiąteczki. Dziewiąteczki. Plus po arcie jednej po ósemce. Co mamy tu przeciwko? 103, bardzo twardy. Bardzo ciężki do przestrzelenia. Też muszę na niego uważać, ma dosyć dobre działo. T-54, dosyć sprytny, taki zrywny, a więc no, też trzeba bardzo na niego uważać. Conway, to nawet nie znam tego czołgu, tak naprawdę wam powiem. No i Defender jest Defender przeciwko mnie. Ja mam Objecta. Defender to jest to samo, co Object 252U, tylko że Defender ma no, te specjalne takie dodatki. O tutaj widzicie, no to jest Defender, a mój jest Object. Ja tego Defendera nie kupiłem, mimo tego, że on był w tej samej cenie. To są te same czołgi, tylko że inny po prostu ma motyw na tym pancerzu. A więc widzicie, on ma na pancerzu takie wolki. Bardzo mi się nie spodobały znaczki, te malowania, które ma na boku wieży zwłaszcza, i dlatego go nie kupiłem. No to jest niedopuszczalne dla mnie i są pewne rzeczy, które są po prostu niedopuszczalne i dlatego go nie kupiłem, bo te malowania po prostu mi się niezbyt podobały. A, nie trafiłem, ale on też po prostu nie przebił, także bardzo dobrze. Spróbujemy, ja tutaj muszę koledze pomóc, ja muszę tutaj pomagać, tak, widzę. Tutaj kolega się wycofuje, ucieka. Tutaj muszę tutaj pomagać. Tutaj jednak jak ten kawałek wygramy, no tutaj wszyscy. Pięknie weszło, pięknie. 400, dwa razy odbiłem. Fajnie to. Poszło. Tutaj troszeczkę przykątuję. Sidescrapik. O, ładnie. Ładnie mu wcisnąłem. Jeszcze raz. Sidescrapik nie za... O, on już szedł. On już... Aż, teraz ktoś... Defender mi przebija. Gąskę, gdzie on jest ten Defender, że ja go nie widzę? Tam musi być gdzieś skryty. Dobrze, tam jest to trójka. No a więc tutaj dziewiątka. Dziewiątka tutaj walczy. Gdyby tak ktoś tam podjechał troszeczkę bliżej, to byśmy tą dziewiątkę... O, tam jest ten Defender. Gdyby ktoś podjechał bliżej, to byśmy tą dziewiątkę osaczyli. I można by było dziewiątkę zlikwidować, a jak już dziewiątkę... Ta 103 się trochę wycofała. Teraz jest szansa. Przyjęłem sobie poprzednie, ale nic nie szkodzi. Tą 103 jakby zlikwidował. Gdzie jest ten Defender?
gąskę mu zerwałem i teraz by go trzeba było lać w dolną płytę, no. Teraz kolega. Ja też nie mogę za bardzo się wychylać, bo on wie. No, mnie przebił teraz. Nawet nie wiem, gdzie mnie przebił, ale mnie przebił. Teraz ja go przebiłem ładnie. Nie wiem, czy nie można go doić. Defender tam jest. A, przebił mnie ten Defender. No, nie za dobrze tu się dzieje. Nie za dobrze, wam powiem. Nie za dobrze. Tu muszę troszeczkę się wycofać, bo ja jestem na jeden strzał od tego Defendera. A, tu mnie po włazie przebił. Po włazie. Celował we właz. Ładnie tu odbiłem i dolna płyta. Raz właz weszło, raz dolna płyta weszło. No tu kolega musi wyjechać troszeczkę, bo ja już po prostu nie dam rady. O, tutaj Defender zmienił. Pięknie. Isu przyjął. No ale Isu tu koleżkę wykończył. Ja teraz tu jakbym za brakiem się schował. No tu teraz jest taka sytuacja. Teraz dojeżdżamy troszeczkę. To ja chyba pojadę. Teraz weszło, pięknie. Defender. A, jest tutaj, przejechał. Muszę uważać na tego, bo ja mam już niewiele... Papka mam niewiele, ale wygrywamy. Bardzo ładna bitwa. Następna bardzo fajna bitwa wyszła. Bardzo dużo odbiłem. Tutaj gość chce mnie zajechać, ale to nie takie numery ze mną. Zdzisiu. Nie te numery ze mną. Bardzo pięknie. Bardzo ładna bitwa. Jeszcze jest ten T-54, on może być tu zagrożeniem, ale ja spróbuję tutaj, jak to się brzydko mówi, od dupy strony. Tak, on już niestety, albo może istety zszedł, chociaż ja go chciałem sobie zgarnąć. WZ-ka. Tą WZ-kę spróbujemy wykończyć. Spróbujemy troszeczkę bliżej podjechać i tą WZ-ką się zająć. Gdzie jest ta WZ-ka? Teraz już ja jej nie widzę. On jest tutaj chyba za... On jest tam daleko. A gdzie ja tutaj kombinuję, jak on tam siedzi? W ogóle na mapę nie patrzę, na tą małą mapkę, na mini mapkę, jakbym patrzał troszeczkę lepiej, to bym tą WZ-kę wykrył, że ona jest tam i bym tu on pojechał, a tak zmarnowałem czas, ale on tu jedzie do mnie, chodź. On tu do mnie jedzie. A, już poszedł. A szkoda. Bardzo fajne bitwy. 4 bardzo fajne bitwy rozegrałem. Mam nadzieję, że fajnie będzie wam się oglądać. I zobaczcie, fajnie dostałem ogień skuteczny. Dostałem kuloodporny odznakę. Dostałem odznaka mistrzowska 3. klasy. Wynik drużynowy. Ładnie tutaj zagrałem. No ładnie. Fajnie, żeśmy tutaj dali czadu. I Defender to jest, tak jak już wam wcześniej wspominałem, to jest ten sam czołg, tylko ma inne malowania. Nie wziąłem go ze względu właśnie, że ma te malowania. Zwłaszcza na boku wieży. To zrobił też 3400. A więc zobaczcie, że te Defendery no ładnie robią robotę. Z drużyny przeciwnej oni też mieli Defendera, zaraz zobaczymy. No on zrobił też ponad 2000. A więc zobaczcie, że one robią robotę. To jednak jeżeli chodzi o moc tego działa, o chapka, jakie to działo zabiera uszkodzenia tak profesjonalnie, to jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Na razie i do następnego materiału was zapraszam. Nie wiem, czy dzisiaj, czy nie, bo będę robił live'a na drugim kanale, także nie wiem, czy będę miał czas. Ale bardzo fajny jest ten Defender, bardzo fajnie mi się nim grało. Na razie, cześć, pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym materiale.